Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Elden Ring. No i tak, dziś kontynuujemy nasze przeprawy przez wspaniałe miejsce, jakim jest Norkon, nigdy nie pamiętam tej nazwy. Norkon, wieczne miasto. Nadal jesteśmy tutaj, gdyż nasza nowa przełożona, którą jest wiedźma, chyba Rani, czy coś tak. Nas prosiła, żeby właśnie wyruszyć. Nadal nie wiem, gdzie jest nasz towarzysz, którym jest jak tam było, Blight, czy coś tak. Ten półwilk chyba się był z nazwy, ale mniejsza, tak. No i cóż, jesteśmy, odwiedzamy, szukamy. Nie wiem, co więcej powiedzieć, poza tym, że tak, ostatnio miałem trochę przerwy od Elden Ringa, więc mogę trochę nie ogarnąć i tutaj nie wiem czemu mocno mi się kojarzą stworki z... A, jak to się nazywa? A, z posłańcami z Bloodborne'a. A tutaj mamy... dosłownie tego samego gościa, z którym ostatnio walczyłem tam, pamiętacie, w też tym... Jakby innym odcinku. No, Krona. I widać, że tak samo wredny. Mnie zabił teraz. No cóż, najwidoczniej nie wiem, jak z nim walczyć, nie potrafię jeszcze, więc... Jeśli będzie ich tu więcej, to będzie naprawdę kiepska sytuacja, ale... Oj, no nie przejmujmy się tym na razie. Idziemy po prostu dalej zwiedzać, dalej przeżywać i... Niestety przez moją głupią śmierć teraz jesteśmy zmuszeni iść bez runy. Bo no, nie ukrywam, nie chcę. Po prostu nie chcę. Znowu ryzykować ten, jak to się nazywa. Tym, że zabraknie mi łuków runicznych na istotne rzeczy. Jakieś istotniejsze momenty, a takie zwykłe zwiedzanie... No, moim zdaniem jestem w stanie przeżyć bez runy. Chociaż no, kogo też oszukuję, jeśli chodzi o kwestie obrażeń i tym podobne. Sporo ona zmienia, nawet nie wiem czy... Tak, mogę. Mogę nawet bez niej nosić spokojnie. Tę pieczęć i tak... zobaczymy, co my tu w ogóle mamy, bo... No. Nie ukrywam, nie wiem czego się tu spodziewać, poza tym, że tak... może warto się skradać, bo widzę tutaj jakiegoś innego gościa. Jakąś dziwną dzidą. Może uda się go od pleca zajść i zrobić plec staba? Nie. Albo są plecy stabo odporni, albo ja po prostu nie umiem plecy stabów robić. Okej. Okay. A, jeszcze wsparcie dostał. Okej. Okay. Pozbądźmy się w takim razie tych niewielkich gości, bo coś mi mówi, że się nie pozbędę, to oni tutaj więcej problemów narobią niż powinni. Chociaż z drugiej strony, jeśli się ich nawet będę pozbywał, to mogę zginąć od tego gościa. No, już narobili kłopotów, zwołując kolejnych. I coś mi mówi, że skończy to kolejną śmiercią. Ale cóż, no. Można było się spodziewać, że będę lamił. Nie dość, że tak, wrogowie, których nie znam, bądź nie potrafię z nim walczyć w przypadku tego poprzedniego. To jeszcze sytuacja, w której miałem przerwę od Elden Ringa, więc no. Teraz typowy full focus, tylko musi być skuteczny full focus, a nie taki jak zazwyczaj. I zobaczmy, czy wyjątkowo może jakoś się uda go pokonać. Jeszcze tak, zarzucimy żywotność bestii na wszelki wielki. I jak błyskawice. 213. Mogłoby być lepiej, ale wiecie, też nie będę narzekał. Zawsze jakieś wsparcie. Przynajmniej pamiętam o tym, że one istnieją. No nie wierzę, ten też to może robić. Okropne to jest. Wielce okropne. Naprawdę nie rozumiem, czemu oni mają takie rzeczy. Okej, a to jest fajne. I zabójcze. Czekajcie, co? Wyrósł mu róg? Znaczy, róg, nie róg, ale róg. Zaszarżował na mnie i mi dobił. Nie. Coś mi mówi, że tutaj nie powinienem przychodzić na tym etapie. No ale cóż, już jestem zdeterminowany, żeby tu iść, to teraz będę musiał cierpieć przez swoje głupie decyzje. Więc tak, wniosek na obecny moment. Nie walczyć tu z niczym, tylko szarżować. Nawet nie zwracać uwagi na moje runy może. Bo te 9000, czy ile tam mam, to jest w sumie
Teraz to nic. W sumie. Chociaż... Może nie aż takie prawdziwe i pełne nic, bo tam... Jakąś jedną może rzecz bym za to kupił, porządniejszą. No ale pomiędzy takie sytuacje to... Prawie że nic, więc dobra. Pomijam tam tego gościa, znajdźki inne tego typu rzeczy kiedy indziej podniesiemy. Nie koniec świata. I tak, złota runa 6, on złoty run. Nie przeczytałem dokładnie nazwy, ale tak, jakieś materiały, złota cnoga. I dobra, jakaś znajdźka, która świeci tutaj delikatnie na fioletowo. Nie wiem, czy takie znajdźki nie oznaczają czegoś lepszego niż jakieś losowe przedmiociki. O, oznaczałem chyba. Dobra, łuk runiczny. Łuk runiczny, mój ulubiony. Strasznie ich dużo. Z tego co widzę, to mogę nawet tutaj paść, jeśli będę nieostrożny. Ale tak, może... Może nie będzie aż tak źle, więc skupmy się teraz szybko na tym, żeby ich pokonać. Dobra. A żywotność bestii raz. I teraz przez jakiś czas, jeśli będziemy ostrożni, można zapomnieć o tego typu działaniach jak leczenie. A też dużo energii to na szczęście nie kosztuje, więc... No, trzeba w sumie energii skupienia, many. Jest wiele określeń lepszych niż energia. Jak jakiś gościu. Albo gościowa w sobie prędzej, tak jak patrzę trochę na wygląd. Ale tak, zaraz pogadamy tylko. Czy nie ma tutaj czegoś więcej? Chyba nie ma. Chcesz dać zestaw bliźniaczej zbroi? Co? No tak po prostu mam dać swoją zbrojkę? Okej. Teraz siedzimy w samych gaciach. Nie rozumiem, czemu nagle mam oddać swoją zbroję, ale okej. Wewnętrzny porządek i... Dać więcej? Okej. Jak na razie nic więcej. Super. Wydaje mi się, że to chyba dobra decyzja była. Przynajmniej mam taką nadzieję, wiecie, jeśli będzie kiepsko, to no niestety. Ej, no i cóż, wracamy do teraz tego. A może być to w sumie, czemu by nie? A, i teraz tak. Okej. Nie wiem, czy jest to lepsze, czy nie. Nadal średni ciężar, więc jej, możemy w tym chodzić. Rękawice może nie do końca pasują, ale... Nie, wkomponowały się w miarę przyzwoicie, więc tak można iść i... D? Świadek śmierci? Okej, okay. Ale chwila, to ten cały D, czy D nie zginął? A, dziwna sprawa. Może jednak żyje, nie wiem. Zaraz się sprawdzi, ale zanim to wszystko, to jeszcze tutaj chciałbym właśnie może trochę poogarniać rzeczy. Kto wie. A już odkryjemy tu jakieś wspaniałe coś. A jeśli nie, to przynajmniej podniosę znajdźkę i potem nie będę żałował, że jej nie podniosłem wcześniej. Chociaż dobra, to miejsce już teraz jestem pewien, nie skrywa żadnych większych tajemnic. Ale dobra. Szczerze, to może było głupie. Czy tak oddałem tym broje? Muszę chrząszcza, chrabąszcza tego z kulką. O, jest! I to jeszcze świeci się delikatnie na złoto, czyli prawdopodobnie ma w sobie zaklęcie. To nie byle jakie, tylko inkantacje. Proszę dawać mi tu i leczenie porządku. Okej. Podoba mi się. Podoba mi się. Ten cały Golden Order. Złoty porządek, czy jak tam inaczej to nazywać. No to jest to, co chyba tak najbardziej definiuje moją postać, jeśli chodzi o wszystko, przez to, że tak współpracowałem z tym D, który też uczył rzeczy złotego porządku. Nie mówię, że tak jest, tylko tak, litania prawdziwej śmierci nie mamy tyle, a tutaj leczenie porządku. Zmniejsza nagromadzenie śmiertelnej zarazy. Czymkolwiek to jest. Ale dobra. Szlachetny Złota Maska ubolewał nad tym, co stało się z łowcami.
jak łatwo jest sprowadzić wiedzę i erudycję do poziomu bredni fanatyków. Wszystko to, czego w swojej głupocie pragnęli dobrzy i wielcy ludzie, to absolutne zło, które trzeba zwalczyć. Czy takie pojęcie istnieje w podstawach porządku? I tak, nie wiem, zapowiada się ciekawie, więc zdecydowanie, jeśli będę wiedział, czym jest śmiertelna zaraza, to z tego skorzystam. Na razie jednak spasuję, bo nie wydaje się, wiecie, to aż takie istotne. No ale tak czy siak, dzięki chrząszczyk, chrabąszczyk, skarbeusz, jak zwał, tak zwał. Ważne, że tak, że cię spotkałem i że podzieliłeś się swoim pięknym zaklęciem. To z tego, że przy tym zginęłeś. I tak, a co do tego, to jego gościa, nie wiem, czy z kimś więcej, czy nie. Tak, Czesiak, chyba lepiej będzie go pominąć. Chociaż nie, no teraz już zginę pewnie, uciekając przed nim, znając życia. Ale no, i tak można spróbować, kto wie, może odpuści. Chyba odpuścił. Dobra, to w takim wypadku żywotność bestii. Byleby nie ruszać butelek jak najdłuższy czas. No i lecimy, zaraz zobaczymy co i jak tylko. A może warto byłoby poczekać ewentualnie chwilkę, aż to się wyleczy. Nie, dobra, zrobimy to jeszcze lepiej. A nie to... O, to, dobra. Idealnie. Okej, okay. To teraz bierzemy tego D, czy tam D, tym razem świadka śmierci. Nie. Chyba ten łowcy, czy jakoś, jak nie pamiętam, kontyki, on miał tą ostatnio tytuł. Ale tak, świadek D, świadek śmierci, niech będzie. Chodź, i tak, duża otwarta przestrzeń. Jestem pewien, że to będzie boss. Na wszelki wielki jeszcze. Dzwonimy na moją ulubioną pomocniczkę, kiedy nie ma znaków przyzwania i... Nieustraszony gargulec. Okej, nawet go tam było widać przez chwilę. Więc dawaj, pokaż gargulec, na co się stać. I jak bardzo zabójczym bossem jesteś. Okej, czyli masz miecz i halabardę. Okej. Bijesz tyle, co zwykły przeciwnik. Oczywiście wiem, że jesteś wytrzymalszy. Pewnie masz jakiegoś asa w ręka... Wie! A poza tym, że bijesz jak zwykły przeciwnik, oczywiście. No i jeszcze hitboxy są po twojej stronie, z tego co widzę. No ale ponadto nie... O, nie. Tak się nie bawimy. Tak się... Nie bawimy. Okej, pastylki antytłuciowe są tu potrzebne. I... Niewstraszony gargulec podwójne ostrze, no oczywiście. Oczywiście, jak są gargulce, to one nie mogą być samemu. Nie, skądże znowu? Są gry From Software. To już zasada, że gargulce muszą mieć wsparcie. Dobra. Jeszcze raz. Chlej butelkę. I skup się. Gwiezdny kluczu, może jeszcze sobie poradzisz. A tempec nie wbiega jak idiota. Proszę cię w ataki. I za tu. Cia! Dobra, ja wcale też nie lepszy. Nie rozumiem, czemu trzymaj takie obrażenia swoją też przy tym, kiedy stoję w tych toksycznych oparach. A. Ośmiornicy z tego co widzę już nie ma. I znowu znikąd dostałem truciznę. I te wielkie obrażenia. Może mi proszę ktoś wytłumaczyć naprawdę co tu się dzieje, bo czuję się zagubiony to tak mocno. Dobra. A sytuacja jest kiepska, a to oznacza tylko tyle. Trzeba użyć błyskawic. Ile wlezie, jeśli mam tu wygrać. Więc... muszę być ostrożniejszy. Rzucać błyskawicami i unikać jednocześnie trafień. Bo z tego co widzę już nie mam jak się leczyć. No, nie mam jak się leczyć, to oczywiście co? Zginę, bo jakby inaczej. Tamten też już padł. Dobra. Jest tu posąg, z tego co widzę blisko. I okej, oznacza to mniej więcej tyle, że będziemy musieli się bardziej postarać.
Ja mam zaklęcie przy sobie. Naelektryzowany oręż. Naelektryzowanie oręża. Dobra. Nie są to może idealne rzeczy, ale wiecie co? Muszę sprawdzić. Po prostu muszę. Nie byłbym sobą, gdybym tego nie sprawdził. Czy aby tym razem to nie zwycięży? No, tylko muszę zobaczyć, czy też obrażenia są jakoś szczególnie niższe. Jeśli chodzi o fizyczne, są podobne, tylko to było cięcie, to jest uderzenie. Okej. W takim wypadku powracamy do dawnych metod, gdzie to my elektryzujemy sobie oręż w celu walki. Dobra. Oczywiście nie zmieniam swojego kolegi tutaj. Di też ma przyjść. Z tego, że jest martwy i tak jest żywy, więc no, chodź i pomóż nam. I tak, teraz tam jest kilkanaście tysięcy, może co spróbuję podnieść. Proszę nie. Nie teraz. Teraz mam elektryczną pałkę. Dobra, gro, ale wiesz co? Fajnie by było trafić może mojego przeciwnika, a nie tylko wokół niego chodzić, więc dziękuję. Okej. Żywotność bestii. Ciężko mi powiedzieć teraz tak, żeby to było szczere, czy ta pałka bije więcej, mniej. Na pewno jest delikatnie bardziej ograniczona, jeśli chodzi o zasięg, więc pod tym względem muszę być ostrożniejszy. No ale cóż. Aż też pamiętać, że... Okej, nie mamy meduzy. No ta pałka jest daleko od swoich pełnych możliwości. Tak, właśnie to chciałem przekazać. Ona jest na plus 6. A sprawuje się całkiem dobrze. Dobra, nie ogarniam tych samorodów, które tu się pojawiają. W sumie jestem też głupi, powinienem to najpierw wykonać, zanim zacząłem atakować. No, to jest zawsze lepszy wybór. Jeśli można wzmocnić sobie siłę swoich uderzeń w ten sposób. I... A, jest drugi gargulec, to ja może zajmę się tym drugim. Nie. Ty się chcesz tym zająć? D? Okej. Dobra. Okej. To może chociaż błyskawice. Czy mi też wydaje się być sensowne? Gdyby tak właśnie teraz się przygotować, może bardziej pod błyskawice niż pod pałkę i tym podobne, to może byłbym w stanie osiągnąć więcej. W sumie. Tak, może to jest dobry pomysł. Na D zaraz padnie. Zostanę sam przeciwko tym dwóm dziadom. Mam jeszcze estusy. Przepraszam, estusy. Butelki szkarłatnych łez. Mam. Chociaż niewiele tutaj. Już się plączę. Na niewiele tu się to zda. Więc. Tak, chyba jedne co mi pozostało poza teraz tutaj umrzeć sobie, co... Oj, znowu uderzyłem przez przypadek w mikrofona. Nie, klasyka. Nie, 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 nie pamiętam, co chciałem powiedzieć, ale tak. Dobra, już pamiętam. Jedne co mi pozostało, to tak... Oddać się w pełni ideom albo błyskawic, albo mrocznego ognia. Błyskawice działają przyzwoicie. Jak działa mroczny ogień? Jeszcze nie wiemy. Ale też się raczej nie przekonamy w tym momencie, chyba że... mam czarny płomień, dobra. To jak skończony idiota, bez dostosowywania swojej strategii. Idę znowu. Adi, niezmiernie martwy, niezmiernie chętny do pomocy, idzie ze mną. Tym razem spróbujemy może bez meduzy. Oczywiście wiem, że jest na wielkim wsparciem, ale no, spróbujemy bez niej. Okej, to teraz tak, cel pierwszy, przetrwać. I ewentualnie uderzę teraz jakiś czas pałką. Dopóki nie poczuję, że to jest dobry moment na przerzut na ogień. A ta pałka też, no,
bije przyzwoicie co najmniej. Wiecie, u niej jedynym problemem jest zasięg. I to za ile bije? Tylko podkreślam, ona jest mocno niepoulepszana. No chyba będzie jej czas za chwilę, tak myślę sobie o tym wszystkim. Okej, dostałem mocno. A jeśli kogoś zastanawia, czemu nie bawię się już teraz płomieniem. Oj, a to powód jest prosty. Chciałem płomień zostawić na później. Wiecie, jak drugi się pojawi. A na razie właśnie o własnych siłach tą pałką tłuc ile wlezie. No nie wiem nawet po co, tak szczerze powiedziawszy, ale no jakoś tak czuję, że to może być lepsza decyzja. Znaczy najlepszą decyzją byłoby nie umierać w głupie sposoby. Co to wygląda trochę podobnie do tego, co było tam przed naszym kolegą bestią. Wiecie, to stworzenie. Okej, przed tym kolegą bestią też był jakiś gergulec chyba w takim wypadku. Swoją drogą, ciekawe czy modlitwa przeciw truciźnie jest w stanie usunąć zatrucie u niego. A dobra, mniejsza, sprawdźmy. Teraz coś ważniejszego i... dostał. 407. 407 ubije, dobra. Oczywiście to jest w pełni naładowany. A zaraz zobaczymy jak nie naładowany będzie bił. Może to jest rozwiązanie? Tak, bardzo możliwe. Oczywiście, otrzymuję w tajemniczy sposób obrażenia, nawet nie rozumiem czemu. Nie sięgnę, to jest ciężkie jak kamulec, więc trzeba ostrożniej podchodzić. Nie naładowany bije 378, dobra, też jest przyzwoicie. Też jest przyzwoicie. Okej. Kolega niestety padnie zaraz. Ale tak, jeśli będę ostrożnie podchodził do wszystkiego, to jestem w stanie tutaj to w następnym podejściu ewentualnie ugrać. Wiecie, w tym tutaj też mogę próbować, ale... powiedzmy, że to jest po prostu za trudne dla mnie samego. Tak samo jak pokonać Radana samemu pewnie też byłoby bardzo ciężko, wiecie, bez tamtych. Tak tutaj, nie czuję, żeby to była walka, którą powinienem, no, wykonać samemu. Chociaż nie ukrywam, gargulce są prostsze od Radana, jeśli chodzi o walkę samemu. Okej. Dobra, może pominam fakt tylko taki, że mogę łatwo unikać moich tych płomyków. Trzeba dobrze znajdować momenty na to, żeby ich częstować. Świeżym ogniem. O, i tak, tak, jeszcze póki pamiętam, szybko, szybko podniesiemy moje kilkanaście tysięcy. Nie, nie, nie ma tego dużo. Ale tak, wolę to podnieść. Rozumiecie. Lepiej nie stracić, niż stracić. I zginę przez te tajemnicze jakieś trucizny. Które z siebie wypływają nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jak. No cóż. Ale ja nie będę się stresował, nie będę się denerwował z tego powodu. Gdyż wiemy już, co zrobić. A to już jest wiedza naprawdę cenna. I... głupia. Może sobie się jeszcze bardziej upierał przy tym wszystkim. Ale tak, a jeśli chodzi o takie rzeczy, to bolesna pieczęć, do widzenia. Nie potrzebujemy teraz tego. Ogólnie jest bardzo fajnym przedmiotem, nie będę ukrywał, ale tak, zwiększa moc inkantacji. I święty skorpion. Oj, mam tylko świętego skorpiona. Nie wiem, czemu ciągle mi się wydaje, że mamy też elektrycznego. Ale nie ma, to nie ma, trudno. A czy jeśli to zmienimy, będzie dalej średni ciężar? Będzie, dobrze, dobrze. Okej. I tak, powiem wam szczerze, to będzie już ostatnia próba. Będzie ostatnia, więc... idziemy teraz w pełni sił, po prostu najpotężniejsi jak możemy. Znowu zapomniałem to zapalić, ale okej. A co za tym idzie, weźmiemy ze sobą też... meduzę. Jeśli to się nie uda, to pójdziemy gdzieś indziej. Jeszcze nie wiem gdzie. Ale tak, będziemy musieli gdzieś pójść. I teraz dobra, mamy dużo rzeczy, które zwiększają skuteczność inkantacji. Oraz o 5 wiary więcej. Bo 3, 7 coś... chyba tyle samo. Ewentualnie jeden punkt się zwiększyło.
Nie jest to jakaś wielka zmiana. Ale tak, meduza zaraz padnie niestety, więc nie wiem, czy była tego warta, chociaż dobra, zawsze odciągnęła parę tych ataków od naszej dwójki, więc moim zdaniem była warta. Częstuj się płomykiem. Trafiłem? Nie, nie trafiłem. Dobra, teraz pijemy. Super. Meduza padła. Ale jednocześnie też udało mi się wrzucić kolejny płomyk na niego. I wydaje mi się, że tak. W tym momencie też może katana czarnego ognia byłaby dobrym wyborem przeciwko nim. Potencjalnie. Szkoda tylko, że nie mamy niczego, wiecie, co jeszcze bardziej wzmacnia bezpośrednio ogniste obrażenia. Bo z tego co się orientuję, chyba te czarne płomienie nadal biją od ognia. Mówiłem, pewien nie jestem. Idealny moment. Dobra. A, tutaj trochę przestrzeliłem, ale okej. Dobra, tutaj dosłownie... Nie, nie. Tutaj dosłownie chciałem powiedzieć właśnie, że idealnie trafiłem, ale no niestety. Więc jeden łyk z butelki czerwonych łez. A teraz jeszcze to jest na znacznym poziomie, nie muszę od razu pić butelki. No teraz muszę, bo oczywiście nie wiadomo jakim celem zostałem trafiony, chociaż wydawało mi się, że hitbox samego przeciwnika jest co najmniej... Znaczy, przeciwnika raczej, ataku jest co najmniej mniejszy. Okej, okay. Na spokojnie. Niech zaatakuje swoim jakimś tam kręciołkiem wspaniałym. Dostanie w nagrodę płomyczek. Dobra, wniosek następujący. Ten jego toporek wywołuje trzęsienia ziemi, które mogą mnie łatwo dobić. Co on chce zrobić? Halo, Di, czemu za mną biegniesz, zamiast walczyć? Dobra. Starcie będzie ciężkie i wydaje mi się, że może many trochę braknąć, jeśli mam walczyć w ten sposób. Od samego początku. Ale tak, gdyby pokonać w ten sposób jednego z gargulców, nawet nie musiałbym się przejmować w sumie drugim. Ale tak. Będzie porażka. Będzie porażka. Więc teraz pozwólcie, że w sumie zrobię bardzo głupią rzecz, która może pozwolić nam uciec. I tak, wiem, że tchórzostwo nie powinno się takich rzeczy robić. To jest exploit i w ogóle. Ale dobra, starczy tego. I ja po prostu chcę zaoszczędzić runę i swój czas. I tak, udało się. Więc trochę oszustwo, ale niestety. I dobra, w związku z tym, co wynikło, pora wprowadzić delikatne zmiany. Po pierwsze, bierzemy znowu to. A po drugie, muszę się zastanowić, co ze sobą zrobić. O, okej, ten gość już zniknął. Ale dobra, mniejsze. A jeśli zastanawiacie się, o co chodzi ze sobą zrobić i tak dalej, to... W jaki sposób podejść do tych gargulców? Czuję, że możemy z nimi wygrać. Tylko potrzebuję do tego szybkiej, mocnej broni. Ulepszonej, przede wszystkim. Oraz sposoby nakładania czarnego ognia. To czarny ogień jest chyba tutaj kluczem. Więc no, może tą pieczęć czas ulepszyć, może czas ulepszyć pałkę. A może wyciągnąć katanę z powrotem. Teraz się przekonamy, przynajmniej wy się zaraz przekonacie, mi to może zająć trochę dłużej, więc no, widzimy się za chwilę. No cóż, powiem wam szczerze, mam już jeden pomysł, co i jak. I jeśli kogoś zastanawia, czemu jesteśmy tutaj, to zaskoczymy tam sobie przed chwilą, żeby tutaj testować parę movesetów broni. Nic ciekawego tam się nie stało, więc no. Ale zauważyłem, że tutaj siedzi nasz kolega z wcześniej, więc pogadajmy sobie po prostu z nim. Nie wiadomo czemu siedzącym z jakimś muchami, nie wiem. No ale tak, porozmawiajmy, zobaczymy co dalej. O tym ulepszymy sobie tą pałkę do plus ile się tylko da. Maksymalnie używając kamieni. W sumie zobaczę jaki mam w ogóle. Czwórki spokojnie możemy użyć, piątek już nie. Dobra, to trójki, czwórki po prostu użyjemy i zobaczymy jak ona się zmieni. A póki co gadajmy.
I apologize for any offense given by my bearing, but I'm quite unable to move, you see. So, what do you need? Okej, okay, ostatnio tego nie kupiłem od niego. Nie wiem, czy będę tego potrzebował. Może... Dobra, wiecie co, co będę potem żałował, biorę wszystko. Zobaczymy, co on powie, jak informacje o Dee i udało mi się pokonać Godricka. You defeated Godrick and claimed yourself a great rune. Hmm. Looks like we both got what we wanted out of Stormvale, didn't we? Well done, friend. Something to mark the occasion. Go on, take it. Rapier Rogiera czy Brodziera? Plus 8. Ciekawa brońka. Sobie zobaczę. I still can't move. My fighting days are behind me. No need to be polite. I've no use for it anymore. Oj, mam dwie opcje, rozmawiaj. Najpierw jeszcze informacje o Dee. Ah, so you've met Dee. Dee is an old friend. We found ourselves journeying together for a time, bound by our exploration of death. But our paths have since diverged, never again to cross. Though that's hardly an uncommon fate for two friends. Okay. Dee was telling me that he discovered the mark of the centipede. The centipede is an ancient symbol of the curse mark. As long as whoever finds and uses it is not nefarious by nature, then we may be able to form an alliance. If only I could speak to them in person, and if they were like you, all the better. Maybe I should tell you. Lately, I feel I'm on the precipice of falling into a deep, fathomless slumber. And I have an inkling it could spell trouble for you somehow. So I just wanted to get the apology out of the way beforehand, since you're so scary and all. The battle art you've learned is of the Glintstone family. They were conceived at the Great Academy of Rhea Lucaria, to the north of this castle. In the past, they obeyed laws which contravened the Golden Order, or so I'm told. Fascinating that the Golden Order was pliable enough to absorb practice with the Order broken, twisted, and in need of such adaptability is more... Okej. Okay. Dobra, czyli w sumie nic z tego nie wynikło, ale no, mamy kilka informacji, które może do czegoś się przydadzą. Tak czy siak, za dużo z tego nie wyniknęło. Jedno co to mam, to jest jakiś rapier plus 8. Aż warto sobie to zobaczyć. Gdzie my tu mamy jakieś rapiery? Pewnie jak nazwać były niżej. I... nie mogę ich znaleźć. Czy jestem ślepy, czy to nie była broń? Musi być. O, tu jest. O, ciekawe, to jest jedyny, który mamy. Dobra, e-siła, c... zręczność, miecz do pchnięcia. Standardowe pchnięcie. I jeszcze ma jakąś zdolność... falanga błyskamienna, czy coś takiego. Ładna brońka, swoją drogą. No, mam ten nawet opis ładny. Okej. Okay. I mam tu w ogóle umiejętność jakiejś falanga błyskostrza. Okej. Okay. Ciekawe. Ciekawe. Niemniej jednak na razie niepotrzebne równie bardzo, co ciekawe, bo i tak z tego nie skorzystamy. A ja idę właśnie w tym momencie zaryzykować wszystkie moje kamienie 3 i 4. Tylko po to, żeby zobaczyć, czy ta pałka pozwoli nam przezwyciężyć gargulce. Dobra. Kamień Kowalski 5, to już nie. Pałka plus 12. Nadal nie ma jakichś wielkich różnic w obrażeniach, ale... może będzie warto. Jedne, co jeszcze mogę spróbować, to... zobaczmy tylko jedną rzecz. Na razie mamy 74 bonusu. I jeśli bym zmienił to na dziedzictwo Gwiezdnej Plagi, mamy 82. Nie jest to wielka zmiana, więc pozwólcie, że jednak wezmę talizman żółwia, żeby mieć trochę więcej energii. I tak, w tym momencie... mogę wam powiedzieć tyle, że widzimy się za chwilę, jak w sumie powrócę do naszego wspaniałego miejsca, w którym są gargulce. Jeszcze tylko wcześniej ewentualnie zarzucę sobie
Znowu się zderzyłem z mikrofonem. Tak, tutaj przy miejscu łaski, jak to się nazywało, bo miałem tu dwie rzeczy, które chciałem. Pierwsze chyba jeszcze wzmocnienie butelek. Mogę jeszcze bardziej wzmocnić, czy już nie? Już nie, okej. I zaklęcie. No tak, zaklęcie, bo jeśli się nie mylę, miałem wziąć sobie na wszelki wielki to. Kinga Czarnego Płomienia. Teraz moją wspaniałą pałką będę mógł czarny płomień aktywować. No dobra, no to idę ponownie spróbować zmierzyć się z gargulcami. Starcie numer kolejny. Meduza jest. Dee zaraz przyjdzie. To nie pozostało nic innego jak zmierzyć się z gargulcem. I dostać obrażenia od czegoś, co moim zdaniem nie powinno mnie trafić. Bo jakby inaczej. No ale tak. W sumie ciężko będzie tutaj użyć czarnego płomienia, jak tak teraz zacząłem myśleć. No, w szczególności kiedy on robi takie ciosy. No to patrzcie, no. Chociaż dobra, dwa ciosy z czarnego płomienia to i tak już sporo, więc... Może muszę po prostu dobrego momentu wyczekiwać, potem szybko czarny płomień, tak chociaż ze dwa uderzenia zrobić. Tak jest okazja. No a potem wyskakuje tak jak teraz i marnuje manę. No dobra, chyba lepiej będzie po prostu skupić się na zwykłym biciu. I teraz uciekaj. Bo wypluł tą truciznę. Uderz go, chociaż raz. Pod niego roluj. Najlepszy sposób uniknięcia. Roluj się w stronę ataku. Co ciekawe, bardzo często to działa. I tak, skupmy się na tym gargulcu. Nie na tym drugim, bo jeśli pokonamy szybko tego, to będzie znowu w starcie 1 na 1, więc... Okej, więc pluję trucizną, musimy wiać. Niestety Dee wpadł sam w środek ich. A to znaczy mniej więcej tyle, że tak... Możemy rzucić płomykiem, póki tu jest pełno trucizny i nie przejmuj się czarnym ogniem na tym... na broni. Lepiej po prostu będzie... Jeśli już mam używać czarnego ognia, używać go w formie kulki. Kurczę, mogę być ostrożny. Znaczy, powinien być ostrożniejszy. Każdy taki głupi ruch może oznaczać moją śmierć. Gorzej tylko, że Dee już zginął. A tu znowu będzie trucizna. Okej. Plują trucizną, więc teraz mamy chwilę wolności, że tak nazwę. I dobra, w sumie nie wiem, co więcej mogę powiedzieć. Poza tym, że musimy być ostrożni, i to bardzo. I tak to w tą walkę w sumie trochę jak gargulce z Dark Souls 1. Jako coś trudnego, aczkolwiek koniecznego. I będzie śmierć, wiedziałem, po prostu czułem, wiecie, tą śmierć. Jak wpadłem w tą truciznę przez całą to wszystko. Ej, ciężko będzie. Ciężko będzie, ale ja się nie poddam. Nawet jeśli cały odcinek ma zejść na tych gargulcach. W sumie tak będzie. Patrząc na to, ile już zajął. Dobra. Nie będę aktywował runy. Tym razem mówię, będę wam szczerze. Z samej meduzy też raczej zrezygnuję. No i idziemy po prostu na walkę. Ponownie cel jest bardzo prosty, pozbyć się pierwszego gargulca jak najprędzej, po czym skupić się na drugim bezproblemowo. Fajnie by jednak było, gdyby moja postać reagowała w miarę szybko na moje polecenia. Przy czym w miarę szybko oznacza odpowiednie momencie, a nie kilka sekund po tym, jak wcisnę przycisk. I wtedy, kiedy jest to potrzebne, a nie kiedy już jest za późno. Okej, będzie plucie, więc wiej. W sumie przez to, że czasami plułem tą trucizną, chyba nie powinienem nosić pałki w dwóch rękach. Zawsze może właśnie zdarzyć się konieczność zarzucania czarnym ogniem, więc no. A bonus trzymania
Oburącz też nie jest jakiś szczególnie wielki. Dobra, szybko żywotność bestii też zarzucę, bo czemu nie? To jest pierwszy powód, a drugi w sumie jest taki, że w ten sposób mogę przeoszczędzić butelki, których i tak już moim zdaniem za dużo zużyłem. I w sumie też jeszcze tak teraz dopiero zacząłem myśleć o tym, ale może na tą pałkę powinienem użyć jakichś popiołów, które by uczyniły ją lepiej skalwalną z siłą, skoro no i tak chyba nie ma skalwania ze zręcznością. Albo właśnie te, które dadzą skalwanie na obie statystyki. Dobra. Oczywiście, nawet nie zdążyłem uniknąć, bo postać mi w to wbiegło, nie wiadomo czemu. No, chociaż do takich zagręć powinien się przyzwyczaić. W końcu to Elden Ring. Tutaj zawsze się tak dzieje. No okej, okay. Jeszcze na dzień dobry truciznę, w której będę musiał stać, bo mi przywrócili. Ja? Chyba naprawdę nie masz dla mnie żadnej nadziei w tej bitwie. Bo im dłużej tak na to patrzę, tym bardziej zaczynam zauważyć, że po prostu... ta walka jest za trudna. Na mój etap. Gdybym miał tu jakieś większe wsparcie, to może jeszcze... większego wsparcia nie będzie. Jak mówiłem, nie korzystam z... online'a jako tako, jeśli chodzi o granie z innymi graczami, więc... no nawet mi uniku nie zdążył zrobić. Dobra, wiecie co, spotkamy się, jeśli będę blisko pokonania pierwszego Gergulca. Tak będzie najlepiej dla wszystkich. Wiecie co, nie. Nie. Ten odcinek będzie kosmicznie długi, a nic na nim nie zrobiłem. Ewentualnie będę musiał dużo tu powycinać. Jedno i drugie mi nie pasuje. Szczerze powiedziawszy, no dobra. Skoro sobie tu nie radzimy, nie pozostało mi nic innego jak... pójść w sumie w miejsce, do którego do tej pory nie chciałem się udać. Ale tak, idziemy tam, bo dowiedziałem się już co, jak, gdzie i kiedy. A inaczej mówiąc, idziemy na ten płaskowyż. Wracając przy okazji do, jeśli chodzi o wyposażenie, to do naszej ulubionej kosy. I tak, dotarłem też do wniosku, że jeśli chodzi o tą pałkę, potencjalnie z dobrą bronią, ale może nie na tej gargulce. Natomiast jeśli chodzi o samą wielką windę i o to miejsce, to proszę. Dwie połówki medalionu nagle magicznie się połączą w tym momencie. Bo dowiedziałem się tego niedawno, po prostu już wręcz pytałem o to znajomego. No i proszę, świecia i magicznie się połączą. A jednak połączył się czy nie? W sumie nie jestem pewien. Jedyne czego jestem pewien na to, że możemy teraz właśnie korzystać tutaj z windy. Nawet już z niej skorzystaliśmy. Więc jej. I tak, jedziemy do miejsca, do którego mówiłem, że nie chcę jechać przez długi czas, że to będzie ciężko i widziałem sam, jak były problemy. No ale powiem wam szczerze, też stwierdziłem, że tak nie mogę sobie tam poradzić, a ciężko mi pomyśleć o czymś innym, co? Jedziemy do miejsca, gdzie potencjalnie może znajdę odpowiedzi na moje problemy. Byli znowu tutaj. Tylko, że tym razem tym wejściem takim profesjonalnym, a nie takim, jak to miało miejsce ostatnio naokoło. Więc jej, znowu tu jesteśmy. I może tym razem nawet będzie tutaj spokojniej. Nie, spokojniej nie. Zdecydowanie nie. Może trochę łatwiej, chociaż... o, dobra, tu jest ona. Znowu się ostatnio chyba widzieliśmy jakiś czas temu. Champions, I hereby invite you to the Volcano Manor. Take my hand and have audience with my mistress. Okej. I will pray that you follow the same path as Lady Tanith. Nie wiem, co to konkretnie ma zrobić, ale niech będzie. To nie spodziewałem się tutaj
Jej, ale okej. Okay. Jak już jest stąd, to możemy iść. Zobaczymy, cokolwiek to ma zrobić. No, jesteśmy gdzieś. A, wulkaniczny dwór, okej, to jest strasznie daleko. O, ale widzę tutaj też miejsce na mapę. Więc, tak, cokolwiek tutaj się będzie działo, jakkolwiek będzie się tu działo, no. Zobaczymy tutaj na szybko trochę może, a potem pobiegniemy po mapy i na tym zakończymy epizod. A póki co jest jakaś postać w białej masce. Welcome to the Volcano Manor. I am Tanith, the proprietress of this house. Raya spoke well of you, a warrior of promise, I believe she said. Perhaps you are prepared to make a commitment. Will you join us here at the Volcano Manor and resist the tide? Why accept the burden of their grace or be fooled by the dogmatic ramblings of the Fingers? Rise with us against the Erdtree. Ha. Ciężko mi stwierdzić. Osobiście bym nie dołączał, ale wiecie co, to jest gameplay. Chcę wam pokazać też jak najwięcej rzeczy. Może nie wszystko, bo są takie, których kategorycznie nie ruszyłbym tą postacią. Tutaj tego też bym nie ruszał, ale niech będzie, że dołączymy. Your decision is most welcome. Now you belong to the Volcano Manor family. The drawing room lies down the hall. Make yourself comfortable, but be sure to earn your keep. Okej, klucz do pracowni. Cokolwiek to ma znaczać. Przy okazji może posłuchajmy, co tutaj powiedzą. Okej. Czyli musimy po prostu pójść sobie pozwiedzać. Drzwi są zamknięte na głucho. Ludzie pracownie, okej, czyli tutaj jest nasz pokoik w teorii. No dobra. A co my tu mamy? Poza... A, no nie nasz pokoik, tylko jakiś taki salonik po prostu. Ruchło i butelka perfum. Czemu do perfum w sumie? Po co są butelki do perfum? Raczej nie wymagają do tworzenia perfum. Okej. Nie będę czytał tutaj całego opisu, jeśli pozwolicie, ale tak, butelka do perfum. Ciekawe. A, co ciekawe, kluczem do pracowni możemy otwierać mnóstwo pokoi. Nie, żeby coś, ale jest to trochę co najmniej dziwne. Po co dać nam klucz uniwersalny, skoro mieliśmy pójść w konkretne miejsce? No, to już naprawdę dziwne się robi. Ale no, a... Czy jest tutaj coś jeszcze ważnego? Jakieś postacie, jakieś rzeczy? Palec od szczepieńca, czy jakiś taki list z wulkanicznego dworu? Okej. Aż zobaczę, co to za rzeczy. Palec pewnie będzie tutaj. Pozwala podjąć próbę ataku na świat innego gracza. Okej, czyli to pozwala atakować. A ten list pewnie będzie albo tu, albo w tym innym wszystkim. A, czyli to będzie w tym ostatnim. Okej. Okej, co tu jest? Pisem na prośbę z wulkanicznego dworu zdradzającej mi poszukiwanego zmatowieńca. Pradawny rycerz Istvan. Można go znaleźć w pogrobie. Dokładne położenie wskazuje czerwony znacznik na twojej mapie. Okej, czyli tu będziemy musieli polować na innych graczy. No dobra, a tutaj mamy kogoś w ciekawej dosyć zbroi. Okej. What in heaven's name are you doing here? The Volcano Manor is a pit of recusants who spit at grace and hunt our own kind. I hope you understand the weight of my words. Well, as long as you understand what you're saying. I thought you were tarnished, bred by virtue. Perhaps playing that part led you to your doubts, I wonder. But know that the path you walk is blasphemy and leads only to a miserable death. Before you consider hunting any of your own kind, think on that. This blasphemous path, before you can... Okej, jakaś postać. Nie wiem. Hello again, brave tarnished. As a scout, I am pleased to see you again here at
at the Volcano Manor, under Lady Tanith's guidance. May you tread the path of valor. Brave Tarnished under Lady... Okej, dobra, czyli więcej coś się dowiemy. No cóż... No cóż, co by tu więcej powiedzieć? W sumie chyba nie ma nic do zadania. Poza tym, że kolejne drzwi możemy otworzyć. Jej. Po prostu otworzymy wszystkie drzwi w domu. Niech się cieszą z tego. Żadnych sekretów, żadnych tajemnic, bo ja tu jestem, muszę wszystko potwierać. No i tak. Ha. Jeśli mówimy o tym, że to jest jakaś bluźniercza ścieżka i tak dalej, coraz bardziej zaczynam żałować tej decyzji, bo to nie pasuje mi trochę do tej postaci, no ale... Wiecie, zawsze i tak warto przyjrzeć się co najmniej tym wszystkim wątkom. I... Okej, to jest góra Gelmir. A, okej. Tu jest wróg ukryty, tutaj też jakiś wróg. Jakiś taki... A, troll po prostu. Tylko, że w płaszczyku. Dobra, na razie nie chcę tego sprawdzać aż tak bardzo. Więc no pozwólcie, że tylko sobie pozwiedzam jeszcze chwilę, chociaż powinienem to kończyć. I to tak zdecydowanie. To tu byłem? Nie jestem pewien. Chyba tak, chyba tu byłem. W sumie dobra, jestem głupi, przecież przed chwilą stąd wybiegałem. No cóż. Dobra. No to w takim wypadku... No zobaczymy, co jest na piętrze. Co ciekawe, tutaj mogę normalnie atakować. No dobra. No dobra. I co my tu mamy? Kolejny trupek? Kamień Kowalski 6, miło. Inkwizytor dokonuje najazdu. Czekajcie, czy to... Nie. Super umarłem. A to, powiem wam szczerze, jest... Broń z Bloodborna. Iście broń z Bloodborna. Wow. Na zakończenie mamy tutaj wyzwanie, którym pewnie nie podołam, ale no, warto i tak spróbować. Bo czemu nie? I tak nie mamy run do stracenia, a przynajmniej cokolwiek z sukcesem zrobić w tym odcinku by się wypadało, więc tak, po prostu zobaczmy. Zobaczmy, dokąd to prowadzi. No. Przygotujemy się przy okazji z moim wspaniałym błyskawicą i... Dobra, jest Inkwizytor. Super. Masz z pieruna. Dobra, to będzie najbardziej noobska strategia, jaka istnieje. Ale tak. Rzucając pierunami w ten sposób, pokonamy go raczej bez problemu większego. Więc tak, teraz jeszcze wypiję mi pisturkę, która zwiększa skuteczność pierunów. Jeśli nagle nie zacznie, nie wiadomo czego robić, to powinniśmy go pokonać bez problemu. Zwiększa trochę skuteczność, muszę przyznać, chociaż spodziewam się lepszych rezultatów. Okej, okay. Widać, że ma duże to cały poist, czy jak inaczej to nazwać. Ma postury na polski to jest. Podczas niektórych ataków, skoro moje błyskawce go mnie wytrącają. I okej, okay, musimy to dokończyć po staremu. Więc niech będzie w ten sposób, moją wspaniałą kosą. Pokonany i dostaliśmy koło Ghiz. Czyli jego broń dosłownie. To ciekawe, jest to broń nazwana po nim. I wymaga to 28 siły, 18 zręczności DD. Jeśli chodzi o skalowanie, i tak, wielkie żelazne koło z ostrzami rozrywającym ciało. Narzędzie tortur używane przez Inkwizytora Gizę. Kręcąc się koło zdaje potężny ból i powoduje krwawienie. Ta konstrukcja miała stać się charakterystycznym elementem żelaznych dziewic. Okej. Okay. Zobaczmy sobie, jak to wygląda tak w pełni. Okej, okay, takie typowe ataki. Jeśli chodzi o szybkie. Silne tutaj widzę, że już się kręci. Ale poza tym to wszystko takie typowe. Jeśli chodzi o dwurękę. Widzę, że też wszystko będzie typowe. Z tym, że na silnych się to kręci. A moc specjalna. A, to to. Dobra. Dobra. Dobra, no okej.
To cóż, na tym zakończymy odcinek. Bardzo pusty, bardzo nieudany, ale tak przynajmniej cokolwiek powstało. I jeszcze jedna rzecz, skoro kazał przemyśleć tamten jakiś gościu, coś tam dalej, to... To zobaczmy, co się stanie teraz, kiedy... Już zginęłem, przez co się przerestowało. Okej, czyli nic więcej nie ma. No dobra, w takim wypadku na tym kończymy epizoda. I tak. Mam nadzieję, że wam się podobał mimo wszystko. Ja, nie ukrywam, jestem mocno zawiedziony. Głównie ze swoich umiejętności. Ale tak, obiecuję wam, że w następnych epizodach postaram się już sensownie to robić. I tak, no, na zakończenie samo w sobie tego wszystkiego. Następny odcinek prawdopodobnie będzie albo działaniem tutaj, robieniem tego, co trzeba, albo w sumie nie wiem co. Dobra, ale mniejsza z tym, to na razie tyle, więc trzymajcie się i hej.